Czołem piloci! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poradnika totalnego do gry Elite Dangerous. Dzisiaj kontynuujemy miniserię o misjach dostępnych dla gameplayu w statku oraz w łaziku. W tym odcinku przyjrzymy się już konkretnym typom misji. Nie będę tutaj szczegółowo opisywał każdego jednego dostępnego rodzaju misji, ale pokrótce opiszę ich typy i podam kilka przykładów na ich wykonanie. Wiele z pokrewnych misji będzie miało elementy wspólne, więc po obejrzeniu tej miniserii powinniście mieć ogólne pojęcie o sposobach na wykonanie tychże właśnie misji. Z góry przepraszam też za wszelkie szumy w tle, ale dziś jest u mnie taka wichura, że mikrofon po prostu zbiera wycie wiatru mimo dosyć wysoko ustawionej bramki szumów. Natury nie przeskoczę niestety, także sorry. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, polecam też obejrzeć poprzedni odcinek, gdzie ogólnie omawiałem panel Mission Board i jego elementy. Mówiąc o rzeczach, na które należy zwracać uwagę przy danym typie misji, nie będę już wspominał o aspektach z tamtego właśnie odcinka, dlatego miejcie to na względzie. Na początek przyjrzymy się misjom bojowym. Jak sama nazwa wskazuje, polegają one głównie na walce w statkach. Najczęściej są to zlecenia zniszczenia większej lub mniejszej liczby statków lub skimmerów jakiejś konkretnej frakcji, czy zabójstwa konkretnej postaci. W przypadku niszczenia wielu statków czy skimmerów frakcji należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, czy misja jest legalna, czy też pakujemy się w strzelanie do celów cywilnych. Najprościej rozpoznać to po ikonce misji oraz informacji po wejściu w jej opis. Musimy liczyć się z tym, że atak na cywilów poskutkuje oczywiście nałożeniem na nas statusu Wanted w jurysdykcji danej frakcji. Jeżeli nie wiecie, o czym mowa z tą jurysdykcją, to zapraszam do obejrzenia odcinka ze wstępem do BGS-u, czyli systemu polityczno-prawnego w Elite, tam bowiem właśnie opisuję ten aspekt gry. Link do tego odcinka powinien teraz się wyświetlić w prawym górnym rogu. I drugą sprawą, na którą warto zwrócić uwagę przy takich misjach, jest sama frakcja, na członków której będziemy polować. Czasami jest ona obecna na przykład tylko w jednym systemie, co znacznie zawęża nasze pole działania. Warto tutaj wesprzeć się serwisem takim jak na przykład Inara. Wpisujemy w wyszukiwarkę nazwę frakcji i na stronie z jej opisem szukamy atrybutu Present In. Powie nam on, w ilu systemach dana frakcja jest obecna. Poza tym nie ma w tych misjach jakiejś dużej filozofii. Szukamy statków określonych w opisie misji i po prostu je niszczymy. Potrzebny będzie więc tutaj dowolny statek bojowy, jaki Wam odpowiada. Jako cele misji możecie też wybierać dowolne statki. Jeżeli na przykład dopiero zaczynacie grę, to śmiało możecie atakować małe statki handlowe tej frakcji, aby sobie zwiększyć po prostu szanse na przeżycie. Pamiętajcie też, że mając włączone powiadomienia o przestępstwach, często pomoże Wam policja, jeżeli nie jesteście poszukiwani w danym systemie. Jeżeli chodzi o zlecenia zabójstwa, to najlepiej sprawdzi się build do bounty huntingu i ścigania konkretnej ofiary. W przypadku takich misji zawsze warto dokładnie przeczytać jej opis, gdyż powie nam on dokładnie, jak mamy nasz cel odszukać. Czasami wystarczy przeskanować nav beacon w systemie docelowym, gdzie obecnie nasza ofiara się znajduje, co odkryje sygnał USS oznaczony jako mission target, lub powie nam, na jakiej trasie między dwoma ciałami w systemie naszą ofiarę znajdziemy w superkruzie. Czasami jednak trzeba będzie wyciągnąć dane z określonego w misji terminalu w konkretnej osadzie na planecie przy pomocy Data Link Scannera, który jest standardowo zamontowany w każdym statku i w łaziku. W takim przypadku pomocny będzie albo mały statek, którym podlecimy do terminalu bardzo blisko, żeby go przeskanować, albo właśnie po prostu łazik. Zdarzy się też, że spotkamy nasz cel w superkruzie i tutaj przydatny będzie moduł FSD Interdictor, którym wyciągniemy naszą ofiarę z superkruzu. A już po rozpoczęciu ostrzału nasz cel może będzie chciał po prostu uciec do innego systemu i tutaj z pomocą przyjdzie moduł Wake Scanner, który po skanie High Wake'a pozostawionego po hiperskoku powie nam, dokąd nasz cel uciekł. Aby uniemożliwić taką ucieczkę, możemy spróbować zniszczyć mu silniki lub napęd FSD, co uniemożliwi wykonanie skoku. Często zmierzymy się również z obstawą celu i będziemy walczyć z kilkoma przeciwnikami naraz. Można tutaj próbować skupić się na celu misji i po jego zniszczeniu po prostu uciec, albo, jeżeli czujemy się pewnie, możemy po prostu zniszczyć wszystkie statki.
Takim zleceniem zabójstwa kończą się również kontrakty typu wet work. Natomiast tutaj zawsze będą one nielegalne, a cel będzie dosyć trudny do zniszczenia i będzie miał zazwyczaj liczną obstawę. Tylko dla pilotów o mocnych nerwach lub szerokim gronie znajomych do pomocy. Tutaj dobrą taktyką będzie wyczekanie, aż cel pojawi się w superkruzie i jego interdykcja, co pozwoli na rozpoczęcie ataku i uszkadzanie statku, zanim do lokalnej przestrzeni wskoczą jego koledzy z obstawy. Jeszcze innym rodzajem misji bojowych są misje wojenne, które spawnują się w systemach ogarniętych wojną lub wojną domową. Są to tak zwane misje masakry, tudzież masakr. Przeważnie chodzi o statki cywilne przeciwnej strony konfliktu, co oczywiście grozi statusem wanted, lub zlecenie walki w strefach konfliktu w przestrzeni kosmicznej, w conflict zonach. Tutaj nie ma zbyt wielkiej filozofii, najlepiej sprawdzi się po prostu dobrze opancerzony statek bojowy, nastawiony na dłuższą walkę z kilkoma albo kilkunastoma nawet przeciwnikami naraz. W strefach konfliktu oczywiście jest mnóstwo statków, również frakcji, która walczy po naszej stronie, więc to też nie jest tak, że walczymy sami, tylko walczymy jako część po prostu większej grupy. W misjach bojowych znajdziemy też kontrakty typu Spec Ops, które najczęściej, o ile nie zawsze, kończą się zleceniem masakry cywilów. W tego typu misjach trzeba pamiętać, że cywile nie walczą, tylko uciekają, więc najlepiej sprawdzi się tutaj większy statek o dużej sile rażenia, zdolny niszczyć wiele statków w krótkim okresie czasu, lub statek typu Sniper, którym zniszczymy moduły FSD naszych celów, co uniemożliwi im oczywiście ucieczkę. A jeżeli trafi nam się misja zniszczenia skimmerów, a nie statków, to najlepiej sprawdzi się do tego po prostu łazik, myśliwiec SLF lub ewentualnie jakiś bardzo mały i zwrotny statek. Należy tutaj też pamiętać, że w misjach tego typu często wkraczamy na zakazany teren i niszczymy skimmery, które nie mają statusu wanted, więc należy liczyć się oczywiście z konsekwencjami prawnymi. W misjach transportowych znajdziemy wszelkie kontrakty, które wymagają po prostu przewiezienia jakiegoś towaru. Na początek mamy najprostsze misje kurierskie, które nie wymagają nawet przestrzeni ładunkowej, bo przewozimy po prostu dane cyfrowe. I do tej działalności sprawdzi się dosłownie dowolny statek. Misje te są bardzo dobre na samym początku gry, bo są bardzo proste i nie wymagają jakiejś zaawansowanej wiedzy o Elite Dangerous, ale dobrze się też sprawdzą jako dodatek po prostu i bonusowa nagroda do innych misji, które wiodą do tej samej stacji czy tego samego systemu. Po prostu robimy je przy okazji wykonywania innych misji. Mamy też proste misje typu Delivery. Tutaj musimy dostarczyć określone cargo z punktu A do punktu B. Towar zabieramy z magazynu, a plusem jest to, że nie musimy zabierać od razu całego ładunku naraz i możemy rozłożyć transport na kilka kursów. Przy wysokiej reputacji i w określonych warunkach ekonomicznych danego systemu, czasami takie transportowe misje wingowe potrafią płacić aż po 50 milionów kredytów. Najczęściej trzeba tam przewieźć powyżej 1000 ton towaru, dlatego są właśnie wingowe, ale na upartego i dla pilota solo jest to bardzo dobry zarobek. Jeżeli mamy ogarnięty wing pilotów transportowych, to jest to doskonały sposób na bardzo szybkie zarobienie dużej ilości kredytów. Po prostu dzielimy się tymi misjami z naszym wingiem i wykonujemy je wszystkie naraz, co sprawia, że kasa leje się szerokim strumieniem na nasze konta w grze. Podobnym, ale odwrotnym typem misji jest misja typu Source and Return, która wymaga przywiezienia towaru na stację, skąd bierzemy dane zlecenie. To wymaga oczywiście posiadania odpowiedniej ilości gotówki, żeby ten towar gdzieś najpierw kupić, ale często nagroda za takie misje jest też odpowiednio większa. Jeszcze innym typem są misje typu Salvage lub Recovery. Tutaj musimy znaleźć określony towar w konkretnej lokacji, zebrać ten towar do ładowni i zwrócić go na stację. Lokacje docelowe są różne, mogą to być USS-y w przestrzeni czy na orbitach planet, ale też miejscówki na powierzchni, gdzie potrzebny będzie na przykład łazik. W przestrzeni pójdzie nam o wiele łatwiej, jeżeli będziemy mieć zamontowany kolektor limpet controller, tylko pamiętajcie oczywiście o zabraniu limpetów. Mamy też misję typu Liberate, gdzie musimy wykraść lub odebrać z ładowni jakiegoś statku określone cargo lub zakładników w kapsułach. Tutaj możemy albo zbić hull danego statku, pancerz do jakiejś tam określonej wartości i on wtedy powinien zacząć nam to cargo wyrzucać, ale jeżeli trafi się jakiś twardszy zawodnik, to niezbędny będzie cargo hatch breaker i oczywiście kolektory. Cargo hatchem schakujemy ładownię, co sprawi, że towar zacznie wylatywać w przestrzeń, a kolektorami oczywiście go pozbieramy.
Nie są to misje łatwe i wymagają nieco wprawy, ale jest to bardzo dobry trening dla aspirujących kosmicznych piratów. I dodatkowym typem misji transportowych są misje górnicze, ale tym aspektem gry będziemy zajmować się w innej części tego poradnika, dlatego nie będę ich tutaj dzisiaj omawiał. I to wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku omówimy sobie kolejne rodzaje misji, bo trochę ich jeszcze zostało. Jak zawsze mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Was w jakiś sposób przydatny. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić pod nim łapki w górę i komentarze, bo to oczywiście pomaga mi dotrzeć do większej ilości widzów. A ja tymczasem się już z Wami żegnam i jak zawsze życzę Wam tyle samo lądowań, co startów. Latajcie bezpiecznie, piloci, albo i nie!